Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w moim jedynym wolnym dniu. Dawno się do Was nie odzywałam i dzisiaj, mimo że mam bardzo zajęty dzień, bardzo chciałam się do Was odezwać i nagrać jakiś filmik, więc mam nadzieję, że jakoś mi to pójdzie, chociaż naprawdę mam dzisiaj dużo rzeczy zaplanowanych. Teraz jestem w samochodzie, jadę do moich rodziców, do mieszkania, ponieważ, no, tak jak wiecie, moja mama ostatnio była w szpitalu, co wiąże się z tym, że muszę jej teraz dużo, dużo więcej pomagać. No i po prostu jadę posprzątać. Jadę posprzątać i jak posprzątam, to wtedy jadę do szkoły po moją córkę i wtedy jeszcze muszę zrobić małe zakupy, ale to mam nadzieję, że jakoś na bieżąco uda mi się z Wami łączyć. Jak już będę u moich rodziców, to muszę Wam pokazać, słuchajcie, jednego kwiata, który ma moja mama. Jest po prostu gigantyczny. Wydaje mi się, że to jest choja, że właśnie kiedyś moja mama dała mi choję i ona u mnie jakoś niespecjalnie rosła, ale u mojej mamy naprawdę rośnie po prostu do gigantycznych rozmiarów, więc jak nie zapomnę, to słuchajcie, Wam pokażę. Dobra, ja już się rozłączam, jadę, bo czasu mam bardzo mało i muszę się po prostu wyrobić. Także dobra, lecimy i łączę się już z Wami, jak będę na miejscu. O, zobaczcie u mojej mamy, jaka ogromna choja. Zobaczcie, jak ona tutaj rośnie na dół. Jesteśmy w moim starym pokoju. Zobaczcie, jaka ogromna. Ogromna, patrzcie na to. Wielka choja. Powiem Wam, że to będzie naprawdę długi dzień. Ostatnio odzywałam się do Was w samochodzie i później u mojej mamy pokazywałam Wam tego ogromnego kwiata. I słuchajcie, teraz już jestem w domu u siebie, bo nie zdążyłam wszystkiego ogarnąć, a już był czas, że musiałam odebrać Ninę ze szkoły, więc zostawiłam wszystko i przyjechałam po Ninę do szkoły, odebrałam ją i teraz już jesteśmy, słuchajcie, w domu, zrobiłyśmy małe zakupy. Jeszcze, wiecie, podokańczałam tutaj w domu niektóre rzeczy, wiecie, jak wychodziłam, to oczywiście nastawiłam tutaj zmywarkę, włączyłam rumbę, żeby też tutaj się posprzątało, no bo słuchajcie, naprawdę, jeden dzień wolnego, a tyle po prostu mam rzeczy do zrobienia, że to jest po prostu szok. I tak, teraz słuchajcie, jestem w domu, czekamy jeszcze godzinę, aż wróci Michał ze szkoły i jedziemy z powrotem do moich rodziców, do mieszkania. Dzieci sobie pójdą na plac zabaw, bo tam przed blokiem jest plac zabaw, piękny, nowy, będę ich widziała z okna, a ja dokończę po prostu to sprzątanie. Jak dokończę to sprzątanie, to już będzie czas, żeby zawieźć mojego syna na karate, więc stamtąd od razu go zawiozę na karate, później go odbiorę. I tak w zasadzie mam dzień zaplanowany do godziny 20:30, a mamy na razie 12:30, więc naprawdę plan jest dzisiaj napięty. No, z racji tego, że no muszę dzisiaj wszystko to ogarnąć, bo jutro znowu jestem cały Boży dzień w pracy, a w środę nie będę już miała czasu na, wiecie, sprzątanie u mojej mamy, bo w środę właśnie moja mama przyjeżdża i chciałam właśnie, żeby miała czyściutko, żeby, wiecie, miała już wszystko poogarniane i idę z nią w środę do lekarza, więc absolutnie tutaj już nie będę miała czasu, żeby gdzieś tam, wiecie, sprzątać, więc chcę, żeby już wszystko było zrobione. No i tak, bardzo, słuchajcie, bardzo ostatnio jest ciężki okres, znaczy ciężki, po prostu bardzo dużo pracuję. Ostatnio weekend to, tak, sobota, w sobotę w dzień byłam u siebie w pracy, a z mojej pracy na noc jechałam do innej pracy, więc słuchajcie, wróciłam dopiero w niedzielę rano, więc łączę moje dwie prace. I jeżeli, słuchajcie, jesteście moimi widzami takimi stałymi, to bardzo Was zachęcam, jeżeli oczywiście macie ochotę, bo nie namawiam, to od Was zależy. Możecie sobie zajrzeć na taki mój profil, założyłam swój profil na
takiej stronie Buy Coffee i tam możecie mi kupić wirtualną kawę. Link dostaniecie pod tym filmem. Jeżeli wejdziecie w ten link, tam wyświetli Wam się mój profil, tam dodałam krótki opis. Jeżeli macie ochotę, to możecie wesprzeć mój kanał. Będzie mi bardzo miło, tak jak wiecie, mój kanał na YouTubie to jest tylko dodatek. Ja naprawdę bardzo dużą część swojego życia poświęcam na po prostu pracę zawodową i jakby ten YouTube to jest dla mnie taka odskocznia, taki relaks. Na YouTubie pokazuję rzeczy, które mnie relaksują, które chcę Wam pokazać. Więc to jest jakby taka moja odskocznia od jakby cierpienia, które widzę na co dzień w pracy. Więc jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie tam właśnie na ten mój profil i jeżeli macie oczywiście ochotę, możecie mi postawić wirtualną kawę. Dobra, wiecie, że ja bardzo lubię perfumy i wiecie co? Ostatnio odezwała się do mnie firma, czy nie chciałabym przetestować kilka zapachów, a że ja jestem naprawdę takim zapachowym maniakiem, zresztą wiecie i czasami wiem, że też jakby tymi moimi zajawkami perfumowymi Was jakoś inspiruje i też niektóre perfumy sobie kupujecie. No i słuchajcie, ja nie mogłam, słuchajcie, się powstrzymać i bardzo fajnie ta firma tutaj zadziałała i przysłała mi duży zestaw zapachów. Do strony tej firmy z zapachami również dam Wam linka pod spodem. I zobaczcie, jak to jest pięknie zapakowane. Zaraz będziemy wszystko odpakowywać i mniej więcej Wam powiem, o co tutaj chodzi. Tutaj mam karteczkę, więc przeczytam Wam, co tutaj jest napisane. Bardzo się cieszymy, że zechciałaś przetestować nasze produkty. Made in Lab to wyjątkowa marka, która inspiruje się najnowszymi trendami, klasyką, ale i dziewczynami takimi jak Ty, pełnymi dobrej energii, tworzącymi trendy. Aby testowanie poszło sprawnie, przesyłamy Ci fiolkę z kawą. O, zaraz poszukam. To prosty trik, gdy Twój nos potrzebuje restartu. Powąchanie kawy świetnie neutralizuje wszystkie zapachy, a to słuchajcie, nie wiedziałam. Więcej zapachu, mniej marketingu. Made in Lab to perfumy inspirowane najpopularniejszymi zapachami, które często są poza naszym budżetem. Bez fikuśnych butelek, nazw, etykiet i wysokich cen. To idealne rozwiązanie, gdy chcemy mieć w gotowości kilka czy nawet kilkanaście zapachów, a dzięki świetnej cenie możemy sobie na to pozwolić. Kompozycje zapachowe są przygotowywane z największą dokładnością, no i tak dalej. Czyli w skrócie, jest to firma, która tworzy zapachy inspirowane drogimi zapachami, tak, drogimi markami, ale w przystępnej cenie, bez, wiecie, jakichś tam ozdobnych butelek, flakonów i tak dalej. Możemy naprawdę pachnieć pięknie, a nasz budżet nie ucierpi tak bardzo, gdybyśmy na przykład chcieli kupić sobie jakieś markowe perfumy, które naprawdę potrafią kosztować i z 400 zł, nawet 250 zł. Nie każdego stać też, żeby takie drogie zapachy sobie kupować. Oczywiście, jeżeli kogoś stać, to jak najbardziej można. Natomiast fajnie czasami sobie wypróbować jakiś odpowiednik. I zaraz Wam pokażę, jakie zapachy zamówiłam, co mnie skusiło. Szukamy, słuchajcie, tej kawy. O, jest, zobaczcie, fiolka z kawą. Ziarenka kawy. No, zobaczymy, czy, słuchajcie, powąchanie kawy będzie działało na mój nos, jeżeli już, bo tutaj mam chyba 5 zapachów i chcę je wszystkie przetestować, więc mam nadzieję, że słuchajcie, dam radę. Dobra, patrzcie sobie kawę, ja mam w moim ulubionym ostatnio kubeczku, piję kawkę, już drugą. I słuchajcie, zaczynamy, jeżeli chodzi o te zapachy, bo naprawdę zobaczcie, ile ich tutaj jest, a o wszystkich, o każdym z nich chcę Wam opowiedzieć, więc mam nadzieję, że filmik nie będzie trwał 100 lat.
Więc pierwszy zapach, jaki mnie zainteresował i jaki bardzo chciałam przetestować z tej firmy, to jest zapach, tak on wygląda. Te wszystkie zapachy nie mają jakichś szczególnych nazw, tylko mają numery. Ten właśnie o numerze 47 to jest odpowiednik Donny Karan Be Delicious. I to są takie perfumy w takim flakonie jakby zielonego jabłka, przypominają zielone jabłko. Nuty zapachowe mnie bardzo zaciekawiły, bo są takie, jakie lubię. I ten zapach to jest taki owocowo-kwiatowy zapach. Flakony są bardzo duże, bo każdy z tych flakonów ma 100 ml. Zobaczcie, pięknie wyglądają i bardzo elegancko. Naprawdę powiem Wam, że wyglądają jak taki kryształ. No naprawdę są przepiękne, z takiego grubego szkła, przejrzyste, czyste. Krystalicznie czyste, bym powiedziała. Naprawdę wygodne mają to zapięcie. Bardzo porządny jest ten atomizer, nie jakiś, wiecie, tandetny shit. Ten kosztuje 39,99, a gdybyśmy chciały sobie kupić oryginał Donny Karan 100 ml, to zapłacilibyśmy około 250 zł. Na stronie też jest teraz fajna promocja. Jeżeli kupimy 3 takie zapachy za 39,99, czwarty dorzucają gratis. Oczywiście wybierzemy sobie, jaki chcemy. No i dobrze, co o tym zapachu? To jest Be Delicious Donna Karan. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to jest grejpfrut, ogórek, magnolia, róża, tuberoza, konwalia, fiołek, zielone jabłko i drzewo sandałowe. Przekonał mnie, słuchajcie, tutaj właśnie ten fiołek oczywiście, ogórek, tuberoza. Uwielbiam takie zapachy w perfumach. I ja już, słuchajcie, go wcześniej sobie przetestowałam, bo byłam mega ciekawa, ale to pachnie jak taki owocowy koktajl. Coś pięknego, naprawdę pachnie bosko. Myślę, że teraz właśnie na wiosnę i na lato to jest idealny zapach. Flakony są naprawdę ogromne, więc jeżeli jesteście fanami dużych flakonów, to starczy Wam to na bardzo, bardzo długo. Tak wygląda etykietka. Tutaj na tej naklejce mamy tylko właśnie jaka to jest kategoria, kwiatowo-owocowa. No i właśnie ten numer, po numerze sobie znajdziecie. Piękny, owocowo-kwiatowy zapach. Piękne połączenie, naprawdę taki, jakbyśmy, wiecie co, zerwali płatki kwiatów, jak czasami, wiecie, dziewczynki sypią na Bożym Ciele, takie, wiecie, zerwane letnim porankiem, takim jeszcze chłodnym, te kwiaty, plus do tego jakiś taki koktajl owocowy. Pięknie, pięknie pachną. Fajny zapach, który wybrałam go celowo, jest to numerek, nie wiem, czy będzie widać, to jest numerek 20 i jest to odpowiednik zapachu Giorgio Armani Acqua di Gioia. Ja naprawdę uwielbiam zapach Acqua di Gioia, jest to jeden z moich ulubionych zapachów, uwielbiam nuty zapachowe, jakie tam są użyte. I naprawdę ten zapach zamówiłam z premedytacją, żeby porównać oryginał do tego. Jeżeli chodzi właśnie o nuty zapachowe, to w Acqua di Gioia i w tym zapachu mamy cytrynę Amalfi, miętę, jaśmin, różowy pieprz, piwonię i kategoria to są zapachy wodne, które ja absolutnie uwielbiam. I już wyjmuję i Wam pokazuję, jak to wygląda. Zobaczcie, buteleczka jest taka sama, one się raczej niczym od siebie nie różnią, wszystkie wyglądają tak samo. Różnią się oczywiście numerem i już, słuchajcie, testujemy. Bardzo piękny zapach, powiem Wam. No, cudne są te zapachy, nie spodziewałam się, że będą aż tak dobre. Oj.
pięknie cytrynowy. Czuć też troszeczkę miętę. No taki jest delikatny, kobiecy. Uwielbiam ten zapach. Kiedyś Wam też opowiadałam, że na przykład zapach z Oriflame'u Elvi Firefly, mam go też, również dla mnie pachnie jak właśnie Giorgio Armani Acqua di Gioia. No tak, to jest absolutnie mój styl. Uwielbiam. Acqua di Gioia na pewno byśmy zapłacili też pewnie z 250 albo z 300 zł, a ten zapach mamy za 40 zł, więc piękny, 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 na pewno będę używać. Cudny zapach. Urzeczona oczywiście tymi zapachami Acqua di Gioia, zamówiłam, słuchajcie, coś dla mojego męża. Jest to męska wersja tego zapachu Acqua di Gio i tutaj go mam. Akurat dla mężczyzn jest on w takim matowym, czarnym opakowaniu i mamy tutaj pomarańcze, limonkę, brzoskwinię, nuty morskie, mandarynkę, bergamotkę, neroli, fiołek, frezja, białe piżmo, gałka muszkatołowa. I ja już teraz nie będę się nim tutaj psikać, tym męskim zapachem, ale to, co mnie w nim uderzyło, to jakby taka inność od tych wszystkich męskich zapachów. Ja powiem Wam, że rzadko który męski zapach mi się podoba. Zazwyczaj one są dla mnie jakieś takie za mega, mega duszące. Nie wiem, po prostu ciężko jest coś fajnego dla mężczyzn według mnie znaleźć. Takiego innego, bo ja nie lubię też ciężkich zapachów i chciałabym właśnie, żeby, a może jednak się psiknę, i chciałabym, żeby mój mąż, wiecie, też tak pachniał fajnie, świeżo, takie zapachy, jak ja lubię. O, on troszeczkę ma inną, widzicie, barwę. Ale ten, słuchajcie, już testowałam, on na początku pachnie inaczej, później jak troszeczkę się ulotni, też pachnie inaczej. Naprawdę, naprawdę jest przepiękny. Nie, no muszę się psiknąć, nie wytrzymam. Wiem, że to męski, najwyżej będę pachnieć męsko. No. Jest w nim, słuchajcie, dużo cytryny, dużo takiej kwaśnej pomarańczy. Bardzo ładny zapach. A jak tak troszeczkę wywietrzeję, to jest jeszcze ładniejszy. Miętę tutaj czuję, nie wiem. Bardzo ładny zapach. I myślę, że mojemu mężowi się również spodoba. Sobie powącham trochę. Powącham sobie trochę tej kawy, żeby mi się nos oczyścił. Ale naprawdę pięknie pachnie ta kawa tutaj. Piękna ziarenka. I słuchajcie, na koniec zostawiłam, jak dla mnie, dwa zapachy zagadka. I pierwszy z nich to jest o numerku 08. Zaraz go otworzymy. I to jest odpowiednik Chloe Nomade. Zainteresowały mnie również nuty zapachowe. Gdybyśmy chcieli kupić oryginał za 100 ml kosztuje 350 zł, natomiast ten, tak jak Wam mówiłam, 40 zł. Nuty zapachowe, powiem Wam, że mnie jakby w opisie urzekły, dlatego chciałam koniecznie go wypróbować. To jest ta Chloe Nomade odpowiednik i to jest kategoria szyprowe. Ja nie do końca przepadam właśnie za takimi szyprowymi zapachami, ale może warto spróbować, może coś fajnego tutaj odkryjemy. Nuty zapachowe to jest mirabelka, bergamotka, cytryna, pomarańcza, frezja, róża, paczula, drzewo bursztynowe. Ta mirabelka, słuchajcie, mnie tutaj skusiła, bergamotka, no uwielbiam po prostu tego typu rzeczy, więc zaraz przetestujemy Chloe, odpowiednik Chloe Nomade. Powiem Wam, że też bardzo ładnie pachnie.
nie jest jakiś taki mega szyprowy. Jak ja, słuchajcie, słyszę właśnie kategoria szyprowa, to od razu mi się kojarzą takie perfumiki, może ktoś pamięta z czasów PRL-u, być może one były takie na maksa intensywne. Nie, ten, słuchajcie, też jest ładny. Jest taki świeży, zielony. Piękny. Bardzo czuć też tutaj cytrynę, tą pomarańczę. Bardzo ładny, bardzo świeży. Bardzo świeży. I bym nie powiedziała, że on jest z kategorii szyprowej, bo jak psikniemy, to on jest taki dość intensywny, ale za chwilę... Nie, absolutnie po prostu fajny, owocowy, świeży. Też godny, godny polecenia, jeżeli chcecie sobie, wiecie, wypróbować tańszy odpowiednik, to naprawdę warto. Piękny zapach. Piękny. I teraz ostatnia, słuchajcie, rzecz o numerze 13. To jest odpowiednik Calvina Kleina Euforii. Ja już kiedyś miałam podejście do tego zapachu i niekoniecznie on mi jakby w wersji takiej oryginalnej podpasował. Miałam, pamiętam, kiedyś też jakiś odpowiednik kupiony, słuchajcie, za parę groszy gdzieś w jakimś sklepie chińskim i powiem Wam, że to był jeden też z najlepszych zapachów, jakie kiedykolwiek miałam, więc zawsze naprawdę, później już go nigdy nie mogłam znaleźć, ale to, nie wiem, zapłaciłam chyba za niego 5 zł. Tak sobie go wzięłam, bo zapach mi się tak podobał, był tak niesamowity, pachniał po prostu jak zupełnie coś fenomenalnego. Niestety już później go nigdzie nie znalazłam, ale chętnie przetestuję sobie również zamiennik z tej firmy, zobaczymy. No i ta Euforia Calvina Kleina, tak samo jak ten odpowiednik, ma mieć w sobie takie nuty zapachowe jak granat, nuty zielone, marakuja, malina, persymona, lotos, orchidea, fiołek, machoń, wanilia. Więc brzmi dość skomplikowanie. No, powiem Wam, że może. Tu też nie psikam, dobra, to tu damy. Słuchajcie, tego zapachu są już cięższe, nie do końca w moim klimacie, więc pewnie ten zapach do kogoś powędruje. Euforia Calvin Klein, naprawdę pachnie. Pachnie bardzo ładnie, ale jakby dla kobiet, które lubią cięższe zapachy, bardziej intensywne. Ja jednak jestem takim typowym świeżakiem, jeżeli chodzi o zapachy i lubię takie, wiecie, wszystkie kategorie wodno-kwiatowo-owocowe, a te cięższe tak troszeczkę mniej. Myślę, że ten zapach byłby do przeżycia, jakby troszeczkę się ulotnił, wywietrzał. Myślę, że bardzo trwały będzie na ubraniach. No ale to niekoniecznie jest, niekoniecznie są moje nuty zapachowe, natomiast zapach sam w sobie jest bombowy. Wam mówiłam, 3 zapachy plus 4 gratis. Jeżeli kupicie sobie 3, zapłacicie około 120 zł, 4 macie gratis, a czasami w tej cenie to, słuchajcie, nawet jednego oryginalnego zapachu nie kupicie, więc decyzja oczywiście należy do Was. Ja pokazałam Wam, myślę, że najlepiej jak potrafiłam. Zapachy są naprawdę dobrze zrobione, flakony są genialne i myślę, że naprawdę szczerze warte polecenia. Bo powiem Wam tak, ja nie wszystkie propozycje przyjmuję, bo też nie chcę, wiecie, z mojego kanału zrobić jakiegoś kanału reklamowego. Przyjmuję tylko te propozycje, które jakby do mnie pasują, a sami wiecie, że ja bardzo lubię zapachy i Wy lubicie o nich słuchać, więc myślę, że jeżeli kogoś to zainspiruje, to sobie zajrzę na tą stronę, ale oczywiście to jest Wasza decyzja. Ja do niczego nie namawiam, tylko Wam pokazuję i być może się czymś zainspirujecie.
Powiem Wam, że ta strona właśnie od tych zapachów naprawdę jest fajnie zrobiona i bardzo ciekawie jest tam wszystko opisane, jeżeli chodzi o różne kategorie zapachów, więc jeżeli jesteście takim maniakiem zapachowym jak ja, to naprawdę znajdziecie tam też mimo właśnie tych zapachów fajną lekturę i można się czegoś fajnego dowiedzieć. No dobra, kochani, a więc to by było chyba wszystko, jeżeli chodzi o te zapachy. Co jeszcze chciałam Wam, słuchajcie, pokazać? Nie wiem, czy coś chciałam Wam jeszcze pokazać. A, może moje kwiaty, bo zrobiłam małe przemeblowanie. O, zobaczcie, tutaj są moje anginki, tak zwane geranium. I ja tutaj te dwie małe, to były naprawdę minimalne sadzoneczki, dostałam od mojego kuzyna. Jak się potrze listek, to one pachną cytrynowo. To jest, są kwiaty po prostu z dzieciństwa mojego. Moja prababcia miała na parapecie. I póki co rosną, bo jeden mi się zmarnował, a tutaj naprawdę trzymam i dopinguję te dwie małe sadzonki, żeby rosły. To już teraz nie są takie małe, bo widzicie, że one sobie tutaj świetnie radzą. Mają już malutkie listki, zobaczcie, więc działają i się nie poddają. Tutaj moje anturium, zobaczcie, znowu wypuszcza piękny kwiat. Na razie jest zwinięty, więc tutaj będziemy go obserwować i zobaczymy, jak będzie sobie dalej radził. W poprzednich gdzieś tam filmach pokazywałam Wam, bo on już mi raz zakwitł i też tutaj na tym oknie mu bardzo służy. Początkowo miałam go na oknie, tam gdzie mam teraz moje monstery, ale tam absolutnie mu nie służyło. Zobaczcie, tutaj też piękny młody listek. I w ogóle mi nie rósł, a tutaj myślę, że mu odpowiada. Tutaj ten listek ma troszeczkę tutaj ubytek, ale myślę, że on po prostu oberwał gdzieś mechanicznie, że tak powiem. Zobaczcie, te listki są tutaj piękne i rosną, więc zaraz pewnie się kwiat rozwinie i będzie pięknie ozdabiał tutaj parapet. Więc anturium śliczne. Powiem Wam, że jak byłam w Carrefourze jakiś czas temu, to widziałam anturium różowe, bo zazwyczaj, wiecie, znamy z tymi czerwonymi kwiatami, a widziałam różowe, naprawdę przepiękne. No i troszeczkę tutaj zrobiłam przemeblowanie na moim biurku. Tutaj mam zamiokulkasa, którego też musiałam trochę ujarzmić. Widzicie tą taką obręcz. Musiałam go trochę ujarzmić, bo naprawdę za bardzo się rozkładał. I tutaj troszeczkę miałam w tamtym miejscu te monstery, ale one mi tak, słuchajcie, urosły i tak wystrzeliły do góry, że... A ja tutaj siedzę i obrabiam dla Was filmiki, więc naprawdę, słuchajcie, ja już się tutaj nie mieściłam. O, zobaczcie. Ten jest najnowszy. Ma trzy dziureczki. Zobaczcie, jak poszedł do góry. Więc teraz takie przestawiłam, żeby, wiecie, no nie wchodziły mi po prostu na głowę, żebym miała tutaj trochę miejsca jednak dla siebie. Tamto miejsce myślę, że już niedługo będzie zapełnione, bo chcę sobie właśnie kupić alokazję amazonikę. Bardzo podobają mi się jej liście. No i chcę wypróbować, czy będzie u mnie rosła. No, zobaczcie, jaki mam porządek w perfumach. Mój mąż ostatnio mył okna i poukładał mi też perfumy. Więc tak. Tak to wygląda.